strony Jennifer Ritz i przepraszam, jeżeli mam jakiś inny głos, ale znowu zaczynam być chora, któryś raz z rzędu. I dzisiaj będzie podsumowanie razem z TBR-em. Jeden filmik tutaj będzie zhybrydowany. Bez zbędnego przeciągania przejdźmy do tych przeczytanych. Okej, tu mam książki przeczytane w marcu. I teraz Wam powiem pokrótce o każdej z nich. Zacznijmy od Mrocznego Duetu, który był już wtedy dopiero... Już byłam tak w połowie, jak zaczynałam kręcić ten filmik, ale filmik kręciłam w połowie miesiąca. I powiem Wam, że ta część jest lepsza od poprzedniej. To fakt. Ja nawet na niej zaczęłam płakać na końcu. Miałam takie wielkie krokodyle łzy w oczach. I żeby tutaj Wam jakoś nie ściemniać, żeby Wam tutaj nie przedłużać mocno tego filmu, to powiem tak. To, co miałam do zarzucenia w poprzedniej części, to było to, że w tej książce było dosyć niestety jakby mało opisu tego miasta, tego społeczeństwa. I teraz to wyszło bardziej na wierzch. Teraz bardziej rozumiemy całe to wszystko, co się tam kręci, dzieje w tym mieście. Jeszcze bardziej zżyłam się tutaj z główną bohaterką i głównym bohaterem. I wydarzenia, które zdarzyły się na końcu tej książki, po prostu łamią serce. Może nie wszystkie, bo są takie, które inni mówili, że strasznie przeżywali, a ja nie. To mimo wszystko ta książka jest naprawdę huśdawką emocji i zapraszam do czytania jej. Myślę, że to jest naprawdę bardzo dobra fantastyka. I uwierzcie mi, jeżeli nie czytaliście Okrutnej Pieśni i Mrocznego Duetu, to naprawdę warto. Kolejny to jest tomik, który przeczytałam czekając na taniec klasyczny. Zajęło mi to jakąś godzinkę, bo miałam wtedy okienko i tak, wtedy to tak wyszło. I powiem Wam, że w tej książce jest tyle pięknych cytatów, tyle takich prawdziwych. W sensie, okej, zdarzyły się niektóre wiersze, które miały, nie wiem, dwa wersy i to jest cała prawda życia. Ja czego zbytnio nie lubię w tego typu literaturze, czyli właśnie w poezji. Ale tu jest tyle wierszy, z którymi się utożsamiam. Tyle właśnie takich bardzo subtelnych, kobiecych, takich prosto z serca płynących wierszy, które naprawdę bardzo mną poruszyły, bardzo potrafiłam w nich odnaleźć swoje sytuacje, swoje załamania, swoje zawody, że ta książka tak bardzo wbiła mi się w serce, że to tak samo jak Mroczny Duet, bo o tym nie powiedziałam. Mroczny Duet był 10 na 10 i ta książka również. Jeżeli nie czytaliście do wszystkich dziewczyn, które czuły zbyt wiele, to jest to coś pięknego i wiecie, co jeszcze mi się bardzo w tej książce podoba? Przeczytam Wam. To jest dedykacja. I przeczytam Wam fragment. Wiemy, jak to jest. W czasach, w których okazywanie emocji to powód do wstydu, obojętność jest w cenie, a przyznanie, że cokolwiek Cię obchodzi, to oznaka słabości, jesteśmy z Tobą. Jesteśmy dziewczynami, które czują wszystko. A to jest nasz list miłosny. Do Ciebie, do nich, do nas, do świata, do absolutnie nikogo. Doświadczyłyśmy wszystkiego. Jasnych, słonecznych dni, w które wszystko wygląda idealnie. I ponurych, deszczowych nocy, podczas których życie wydaje się nie do zniesienia. Przetrwałyśmy je, czując każdą błogą i bolesną sekundę. Niech żyje akceptowanie własnych uczuć, niech żyją wszyscy ci, którzy mają odwagę wsłuchiwać się w bicie swojego serca i nie boją się zapytać kogoś, czy też je czuje. Niech żyją dziewczyny, chłopaki, miłość, która czasem nas łączy i ta, którą zbyt często ukrywamy. Po prostu to jest tak piękne, ten wstęp, ten list do czytelniczki, że naprawdę uwielbiam to i jeżeli jesteście typem niepoprawnej romantyczki jak ja, to jest naprawdę wspaniałe. No i teraz tutaj dostaniecie powód, dla którego nie przeczytałam do końca Żniwiarza. Gdyż musiałam przeczytać Wesele, rzucić Wesele w kąt i zamiast skończyć je do końca miesiąca, musiałam przeczytać całe to cacko. I dobra, to jest dramat, to się czyta szybko, ale niestety te sceny były wszystkie tak niepasujące do siebie, że miałam takie, kurczę, to co się dzieje. I tak, to chyba tyle. Generalnie jak coś, to Wesele mi się nie podobały. Może jak zrozumiem sens tej książki na omówieniu w klasie, to może mi się spodobają. Ale czytając to, jestem na nie. No i tutaj mamy Żniwiarza, już Wam ściągam. To jest pokrowiec na książkę z sklepu książkowo, który macie podlinkowany, nie podlinkowany, który macie u mnie w zapisanej relacji i macie kod do tego sklepu, żeby sobie taniej kupić. Ja generalnie bardzo polecam ten pokrowiec, w sensie większość książek się tam mieści, bo ma taki wymiar, że
większość książek pasuje, a często jest tak, że wkładamy skrzydełko, zamykamy książkę i się faluje okładka, więc wtedy nie jest zbyt fajnie. Żniwiarz. Ja jestem w połowie i nie mogę o niej niestety zbyt dużo powiedzieć. Dokończę ją teraz, w kwietniu, więc to jest jakby taki przejściówka między tymi dwoma... Jezu. Między tymi dwoma miesiącami i póki co bardzo mi się podoba. Zacznijmy od pierwszej, jaką mam zamiar przeczytać w tym miesiącu i będzie to Po żniwiarzu nasz ostatni dzień, czyli to, o czym już mówiłam. Myślę, że powtarzać się tutaj nie muszę. Jest tu bardzo fajny pomysł. W dniu śmierci dostajemy SMS-a, że ten śmierć nadchodzi, więc to jest naprawdę ciekawe i mam nadzieję, że mi się to bardzo spodoba. Lecimy do następnej, bo o niej już trochę mówiłam wcześniej. Czyli Złego Króla będę czytać nareszcie. Jak ja czekałam na tę premierę, a potem jak była premiera, jeszcze nie miałam tej książki nawet u siebie. I potem mój przyjaciel przysłał mi egzemplarz i jestem po prostu tak zniecierpliwiona, aby to w końcu przeczytać. Jestem ciekawa, co z Cardanem, co z Jud, co z całym tym królestwem, więc naprawdę czekam, aż to przeczytam. Jeśli nie czytaliście pierwszej części, to pierwsza część to Okrutny Książę, jest to fantastyka, pisała to Holly Black, Cassandra Clare jej pomagała i mówi to dużo o świecie Ferris, czyli tym, co u Cassandry Clare, co tam był Jasny Dwór, Ciemny Dwór. Tutaj królestwo i społeczeństwo wygląda ciut inaczej, ale intrygi są na tym samym poziomie, jak nie lepsze. Następną książką będzie Rdza, aby ją ukończyć, bo ona jest rozpoczęta i to się wiąże, jak wiecie, z kwietniem z Małeckim, z miesiącem z Małeckim, więc jeżeli nie czytaliście jeszcze nic Małeckiego, albo Małecki kurzy się u Was na półce, więc to dołączcie do mnie na Instagramie, zróbcie ten hashtag, który mówiłam, filmik macie tutaj podlinkowany na dole do akcji z miesiącem z autorem. I tak, będę czytać tutaj Rdzę. Po Rdzy przyjdzie czas na Nikt nie idzie, a po Nikt nie idzie pewnie będę czytać Kiedy Pan Piecho gryzie. I o tej książce też wspominałam w poprzednim TBR-ze, tylko no niestety nie wyrobiłam się z nim. Temat jest ciekawy, a jak wykonanie to słyszałam różnie. Zobaczymy. Także wiecie, teraz dogrywam się do godzinek, bo jestem z banem i nagrałam końcówki pożegnania i pewnie już nie wyglądam tak świeżo i ładnie jak rano. Ale piszcie mi na dole, co Wam się podobało z tego, co czytałam, lub Wam się nie podobało, a mi się podobało. I piszcie, czy dołączacie do Małeckiego Jennifer Reeds. I piszcie mi, jakie Wy macie TBR-y na przyszły miesiąc. Także teraz mogę się już z Wami pożegnać. Hej!